Proszę Państwa, to już drugie spotkanie w ramach wielkiego finału Mistrzostw Polski U18 juniorów w zielonych strojach Śląsk-Wrocław i w białych strojach Biofar Basket Junior Poznań. Też mamy ostatnią kwartę, ostatnie 8 minut meczu na tablicy 64-43. Przewaga na korzyść zespołu Biofarmu dwucyfrowo od początku meczu i tak chyba będzie do końca. Nadrobię jeden filmik z tego meczu. Żeleźniak musiał. Nie ma. Bożenko. Chłopak oświecimy. Żeby tylko nie było jakiejś kontuzji. Wszystkie drużyny się wykwaterowały z kolejowym. Zostałem tam sam. Wszystkie. Wycofali się z Wiednia z kolejowym. Wszystko poszło w swoją stronę. Ty zawsze raźnie jak są drużyny, bo pogadasz to tamto, nie? Austrii już masz wszystko zarezerwowane? Do Austrii się wybierasz? Ale dobra, bez względu na powołanie. Ja chyba pojadę, bo Sylwio pojedzie, nie? A Sylwio nie życzy dwóch osobistych. No. Na razie będzie szeroka kadra. A tutaj, proszę Państwa, Śląsk-Wrocław. Wszyscy rocznik 98. Raz młodsi. Widzisz? 66-47. Kapitan. Tavela. Żeleźniak. Białe linie to troszkę tak nie do końca widać, nie? Ja się dziwię, czemu na białe linie. Rzadko na jakiejś hali są białe linie do koszykówki. I zauważyłem parę razy, chłopcy po prostu stoją na aucie, a nie wiedzą. No powiedz sam, nie rzadko się zdarza, nie biała linia. Bożenko.
kurpisz. Co ja mówię? Grucha, Guściński. Opalenica. Pozdrawiam pana Aleksandrę Ziobro. Wielkopolską. Znalazł się tam jeszcze skrzypek, ale to jeden klub kiedyś. 70-52. Na razie tyle. Do usłyszenia z kolejnego meczu.